No dobra, nagrywa się. Jak widzicie, jesteśmy na torze Łódź. Żeby nie było, że ta maszyna to tylko jest do wypraw turystycznych. Pogoda zaczęła sprzyjać, chociaż rano było chłodno. Trochę. Tor Łódź, jak widzicie, śmiga. Jesteśmy tutaj silniejszą grupą. Robert OSK Turbo Pawianice. Co? Mówię do... A? Nagramy coś. No. Tam jest Mateusz, już się szykuje do wyjazdu, także trzeba będzie go gonić. Mafiu z Forum Łódzkich Motocyklistów. Tam ta dziewczyna Justyna, gwiazda 675 z Forum Łódzkich Motocyklistów. Także śmigamy większą grupą. Trochę się bawimy, nie szalejemy, bo pogoda jest jaka jest. Ale jeździ się bardzo fajnie. Kamera z tyłu włączona. Trochę się pofilmujemy. Dobra, spróbuję za nimi pogonić. To akurat trochę ich pofilmuję. Może się uda. Nie wiem, jak kolega w żółtym jeździ, ale... Ale może mi się uda gdzieś tutaj go wyprzedzić, żebym tam chłopaków i dziewczynę pofilmował trochę. O, jak widzicie. No, także tutaj cóż, no zobaczycie sobie nitkę toru. Tu jest taki, powiedzmy, techniczny zakręt jeden. Tu jest lewy, prawy, tak? Tutaj sobie zwalniamy, no bo tutaj jest dosyć ostry ten zakręt, typowo techniczny. I znów prawy. Pojedziemy trochę za Justyną. Pofilmujemy ją. Jednak taki film instruktażowy najlepszy jest, jak ktoś jedzie za nami. Jedź, jedź, spokojnie, jedź. O, elegancko dziewczyna patrzy w zakręt. Na razie jest dosyć zimno, nie wiem, pewnie to słyszycie, jak wieje wiatr. Ten wiatr wychładza asfalt, w związku z tym no nie jest zbyt ciepło. Gumy są zimne, asfalt jest zimny, więc trzeba na początku te pierwsze kółka bardzo uważać. Ale po tym pierwszym, drugim kółku no można już coś pojechać. Fajnie się jeździ, jak jest nas większa grupa, bo po prostu no możemy się pobawić, trochę się pościgać, trochę się nauczyć nawzajem, poradzić coś. Jeśli ktoś jedzie jeden za drugim, to może coś poradzić, powiedzieć, że słuchaj, widzę, że to możesz zrobić lepiej, tak? To jest fajna atmosfera, to nie jest sytuacja, w której byśmy rywalizowali. Wiadomo, że każdy ma trochę inny motocykl, inne możliwości. Lubię tą sympatyczną atmosferę. Fajnie, że jest właśnie Robert Chmielewski tutaj z OSK Turbo Pawianice. Dzięki niemu widzimy, jak... jakie błędy popełniamy, no bo on jest instruktorem, bierze udział też w kulikowiskach, także no, może dużo nam podpowiedzieć. No i fajnie jest posłuchać jego rad, tym bardziej, że on brał udział w wielu szkoleniach tego typu w różnych szkołach, więc no, ma tą szeroką wiedzę. Natomiast nawzajem też się uczymy, staramy się sobie pomagać po to, żeby to była fajna zabawa, żebyśmy się jak najbardziej cieszyli z tej jazdy. No bo jednak jest to przyjemność, słuchajcie, jak widzicie, no zupełnie inaczej się jedzie, inne są pochyły, inna jest zabawa. Puściłem kolegę, bo na razie nagrywam, więc też nie szaleję. Inne są pochyły, inna jest zabawa, kiedy jesteśmy na torze, inaczej jest, kiedy jesteśmy, prawda, na ulicy. W związku z tym
cóż, lubię te momenty. Lubię te momenty, bo no, motocykl inaczej pracuje. Moje ciało inaczej pracuje. Niektóre rzeczy, które robię tutaj, bałbym się zrobić na ulicy, ale... ale dzięki temu, że je tutaj robię, to wiem, że ten motocykl i ja to umiem, tak? No bo skoro mi się raz udało, to znaczy, że za drugim, za trzecim, za piątym też powinno iść coraz lepiej w zasadzie. No i reasumując, na ulicy, w takiej krytycznej sytuacji, jestem w stanie też to zrobić. Dzięki temu, jeśli będzie taka sytuacja, że coś mnie zaskoczy, to może nawet nie moja głowa, tak? W sensie, no nie będę to świadomie robił. W sensie nie wymyślę tego, że o właśnie kurde, pamiętam jak na torze to zrobiłem, to teraz też mi się uda, bo na to nie ma czasu, jeśli jest sytuacja awaryjna na ulicy. Ale może się zdarzyć, że moja pamięć w głowie, pamięć mięśniowa, po prostu wykona wtedy odpowiedni ruch, który pozwoli mi uniknąć jakiejś tam kolizji, zderzenia czy wywrotki. Dlatego warto jeździć po torze, dlatego warto przyjechać na tor. I właśnie o tym dzisiaj chciałem wam powiedzieć, że warto sobie potorować, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, bardzo pożyteczna, a poza tym wiele się dowiecie o tym, jak sami jeździcie. Nawet jeśli nie znajdziecie kogoś, kto wam będzie w stanie doradzić, bo tak jak jest ten film, ta Biblia pokonywania zakrętów, gdzie tam jest tak trochę ironicznie powiedziane, że tymi dobrymi radami to sobie możecie, wiecie, w piekło wybrukować. To jednak będziecie widzieć po innych, jak inni jeżdżą, będziecie mogli ich obserwować, będziecie widzieli, czy jeździcie szybciej, wolniej, czy bardziej technicznie, czy mniej, czy lepiej wam idzie, czy gorzej. Dzięki temu po prostu poprawicie swoje umiejętności. I to, co mówiłem na początku, w efekcie tego może się okazać, że nawet jeśli nie jeździcie wyczynowo, tak jak widzicie, jest tu różny przedział motocykli przeróżnych. W związku z tym to nie jest tak, że tu są same ścigacze, zresztą na każdym torze, na takich jazdach, no oprócz tych, prawda, zawodniczych, prawda, jakichś takich jazd, gdzie jest to wyścig, no to wiadomo, że są to już jakieś kategorie, już jakieś wyścigowe motocykle, ale tak jak my tutaj, to tak naprawdę są przeróżne motocykle i każdy chce się trochę podszkolić w jeździe na swoim motocyklu. Dzięki temu, no po prostu jesteśmy bezpieczniejsi, słuchajcie. I warto po zimowym czasie polatać trochę na torze, żeby się rozjeździć, żeby się z powrotem te mięśnie rozgrzać, porozciągać te wszystkie ścięgna i pobawić się trochę w torowanie, żebyście znów mogli zaufać motocyklowi. Przynajmniej ja tak na to patrzę, tak? Jak widzę, jak on ładnie się tutaj układa i nie ucieka, to ufam, że to samo mi zrobi na drodze gdzieś, gdzie będę miał jakąś taką sytuację, no powiedzmy bardziej ciasną. Także no właśnie po to robię wam ten film, żebyście pamiętali o tym, że torowanie to nie jest tylko dla zawodników, dla zapierdzielaczy, za przeproszeniem. Torowanie jest dla wszystkich. Jak widzicie, torujemy sobie tutaj bez jakiejś spiny, tak? Nie wyprzedzamy się. Ja też spokojnie kolegę puściłem, chcę jechać szybciej, okej. Tak, ja teraz robię coś innego, no bo akurat nagrywam dla was. Ale też no ćwiczę sobie podejścia, tak? Ćwiczę sobie operację gazem. Ćwiczę sobie właśnie złożenia. Obieram sobie nitkę zakrętu. Patrzę, jak ten motocykl mi się układa w zależności od tego, jak naciskam na podnóżki. Sprawdzam też na przykład, jak reaguję na ruchy kierownicą w zakręcie. Także mogę sobie poćwiczyć, tak? Nie boję się tego, że wylecę tutaj naprzeciwko gdzieś i będzie jechał samochód i akurat się wkręcę pod tira, tfu tfu. Bo widzicie tą trawę? Kiedyś już w tej trawie tutaj lądowałem. Tu macie filmik. Także nie zawsze wszystko wychodzi. Ale jednak ważne, żeby ćwiczyć. Także słuchajcie, zapraszam was na tory. Wszystko jedno, czy to będzie tor Łódź, tak jak dzisiaj jesteśmy. Ja mam najbliżej, myślę, że to jest bardzo fajny tor. Podoba mi się tutaj. Jest fajna atmosfera, fajna obsługa. Fajne zaplecze. Super asfalt. Co też tam różne opinie słyszałem, ale naprawdę nie ma nic do zarzucenia temu asfaltowi. Także jak widzicie, no fajna zabawa. Natomiast oczywiście, że warto pojechać na szkolenie, bo takie jazdy w stylu, że po prostu jedziecie sobie polatać, mogą powodować, że jeśli nie byliście na żadnym szkoleniu, będziecie popełniać te same błędy, będziecie ćwiczyć się w swoich błędach, tak?
Bo nauka to jest powtarzanie, więc jeśli powtarzacie coś, co robicie źle, to nauczycie się źle. Jeśli będziecie wyszkoleni, czyli pójdziecie na jakiś kurs, albo będziecie mieli dobrego nauczyciela, kolegę, mentora, który wam opowie o niektórych rzeczach, pokaże wam, to wtedy dzięki temu będziecie się po prostu uczyli dobrych nawyków, dobrych rzeczy i przez to będziecie umieli coraz lepiej jeździć. Dlatego mimo wszystko proponuję wam, żebyście te pierwsze swoje kroki na tor skierowali na szkolenie. Takie szkolenia robi wiele szkół. Są oczywiście tutaj szkolenia na torze Łódź. Także możecie sobie wejść na stronę, tutaj macie link. Mówię o torze Łódź, bo jestem na nim, więc w pierwszej kolejności oczywiście o nim mówię. Natomiast byłem tu w zeszłym roku na kulikowisko, także tutaj też macie link kulikowisko.pl. Właśnie Robert z OSK Turbo w Pawianicy też jest instruktorem kulikowiska. Tomek Kulik to jest znana postać, więc myślę, że na pewno o niej słyszeliście i wiecie. Jak nie słyszeliście, to poszukajcie. Także to jest człowiek, który ma ogromną wiedzę i wiele się można od niego nauczyć. Jest też kilku fajnych instruktorów. Ja bardzo sympatycznie wspominam Rycha, także Seweryna tak naprawdę. Też dużo mi pomógł, dużo mi wyjaśnił, pokazał jakie błędy popełniam i nie po pierwszym, ale powiedzmy po kilku szkoleniach, 5-6 okazało się, że ta poprawa jest, jeżdżę coraz lepiej, lepiej się czuję. Także pozdrawiam. Dzięki temu właśnie takim szkoleniom możecie nauczyć się poprawnie wykonywania tych czynności na torze, tak żeby wam się fajnie jeździło. Jeszcze inne szkoły, słuchajcie, ja też nie znam wszystkich szkół. Wiem, że jest na przykład, są szkolenia z 3MM Racing, jest California School, także możecie szukać. Na torach myślę, że jest dużo informacji na torach. Tory, które są dość popularne, które znam. Oczywiście tutaj tor Łódź jest w centrum Polski, myślę, że jest fajny dostęp do niego. Warto tu przyjechać, jak widzicie nitka toru jest bardzo ciekawa. Jest trochę technicznych zakrętów, tak jak tutaj. Jest kilka takich szybszych, jest trochę podobnie jak w Jastrzębiu. Tam zaraz będziemy dojeżdżać do tego momentu, bo jedziemy teraz pod górkę. Ten kawałek właśnie jedziemy pod górkę. O tutaj. Tu macie lewy zakręt, tu macie fajną patelnię prawą. Można fajnie sobie przelecieć. Tu macie większą patelnię, taką lewą. O! Taki podwójny zakręt. Jak odpowiednio się rozbujam, to w zasadzie na raz można brać ten zakręt. I tutaj jest podobnie jak w Jastrzębiu, troszkę podobnie, czyli zjeżdżamy z górki, mamy zakręt i przejeżdżamy obok depo, też tak z górki, przelatujemy obok depo i wlatujemy w taki zakręt trochę jak na Jastrzębiu. Tam na Jastrzębiu jest oczywiście więcej miejsca w tym zakręcie, tu jest trochę mniej, trzeba bardziej zwolnić. No więc to jest drugi tor Jastrząb, tak? Też na nie byłem, super się tam jeździ. Oczywiście tor Radom, który chyba wszyscy znają. Jest także tor Bydgoszcz. Na torze Bydgoszczy też są szkolenia robione, sam tor organizuje, ale też są szkolenia z kulikowisko. Polecam tor Bydgoszcz na początek, ponieważ jest tam bardzo dużo zakrętów i przy jednej sesji, przy jednym przejeździe wykonujecie o wiele więcej zakrętów, pokonujecie o wiele więcej zakrętów niż na innych torach. Dzięki temu po prostu szybciej się uczycie, tak? Łatwiej się uczycie. Słuchajcie, po prostu częściej musicie pokonywać te zakręty, w związku z tym częściej dochodzi do procesu nauki, tak to nazwijmy. Wiem też, że jest tor przygotowywany, tutaj Mario 82 mówi mi o tym na targach, że jest pod Legnicą przygotowany tor, już asfalt jest, tam też będą pewnie szkolenia. Zresztą Mario mówił, że sam zamierza się tym trochę zająć. Także myślę, że to wkrótce ruszy, odezwę się do niego, zobaczymy jak tam temat się rozwija. Także tu macie już kilka torów, które gdzieś tam są po Polsce rozlokowane. Możecie się zainteresować, pobawić i po prostu pojeździć na te tory. Patrzcie na stronach torów, patrzcie na stronach szkół motocyklowych, bo te terminy są przeróżne. Często jest tak, że się pokrywają, ale myślę, że nawet w dobie deficytu czasowego można znaleźć coś dla siebie. Ja na przykład tutaj całkiem spontanicznie w zasadzie przyjechałem, bo dwa dni wcześniej chyba, czy nawet dzień wcześniej zarezerwowałem sobie miejsce, to było ostatnie miejsce. Akurat się okazało, że się spotkaliśmy grupą stałych bywalców torowań.
Przepraszam. Także warto, słuchajcie, to chciałem wam powiedzieć, że warto, bo jest to bardzo pouczające. Mieliśmy dzisiaj już 3 wywrotki. No ten początek, trzeba dać rozgrzać się oponom, trzeba dać rozgrzać się sobie, tak żebyśmy mogli po prostu z powrotem wpaść w rytm pochylania się, patrzenia w zakręt, dodawania gazu i wtedy wszystko idzie ładnie i płynnie. No dzisiaj kolega teraz zwolnił, po prostu, no bo ćwiczy coś innego i nie ma w tym stresu, ja też nie będę jakoś tam, wtedy go puściłem, no teraz pojadę trochę za nim, później, no może teraz na prostej go wyprzedzę, pojadę sobie trochę swoje. Jak widzicie, nie ma tego, nie ma tej spina, kolega też, no nie ma takiego motocykla, który to jest ostatnie okrążenie, więc no przyjechaliśmy całą sesję gadając, znaczy ja mówiłem, ale mam nadzieję, że trochę słuchaliście. Nie wiem, czy jest jeszcze jakiś tor, o którym nie powiedziałem. No oczywiście jest tor Poznań, no byłoby głupio o nim nie powiedzieć. Jest to o wiele szybszy tor, większy. Trochę mam wrażenie dla innego rodzaju ćwiczeń. To już są bardziej ćwiczenia na zasadzie prędkości, nitki toru, szybkości przejazdu. Takie mam wrażenie, ale mogę się mylić, ponieważ nigdy nie byłem na tym torze. Mam nadzieję, że w tym roku się uda tam podjechać. Także cóż, no to tak mniej więcej wygląda. Jest jeszcze w Toruniu, zdaje się, jakiś tor. Ostatnio oczywiście jest Kisielin, ostatnio jest Silesia i ostatnio jeszcze w Lublinie coś czytałem, słuchajcie, przecież tor w Lublinie zamknęli, ale jest jakiś chyba ośrodek się otworzył, gdzie po prostu też jest. Postaram się wszystkie te tory wam, linki do stron umieścić na dole, tak żebyście mogli łatwo sobie po prostu zerknąć, znaleźć dobry termin dla siebie. I słuchajcie, zapraszam na tory. Jak widzicie, zabawa jest przednia. Jeszcze dostaniecie jakieś zdjęcia, bo tu jak widzicie fotografii są, fotografowie. A my zjeżdżamy. Starczy tego gadania, bo sobie dzisiaj nie pojeżdżę. Dobra, to jeszcze nakręcimy do końca. Tak, co jeszcze można znaleźć na torze Łódź? Jak widzicie, zaplecze techniczne, czyli mamy tutaj kompresor, mamy narzędzia, można się podratować jakąś tam naprawą, jakimś tam, jak ktoś potrzeba jest, czy po wywrotce, po glebie, czy po prostu potrzebuje coś podregulować. Wejdziemy teraz do środka. O, tu wygodnie po prostu ławeczki, te sprawy. O, proszę, pan Gonera. Nagrywam na YouTube'a, proszę, proszę. O, tu mam ładne zdjęcie całego toru, także widać nitkę. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy fajne zaplecze kawowe, kawowo-czekoladowo-herbaciane. Także tam jest sala szkoleniowa, także tu wszelkie odprawy, wykłady i tak dalej. Można sobie w cieple też posiedzieć i popatrzeć, jak chłopaki, o przepraszam, jak chłopaki latają. No oczywiście jest to zaplecze socjalne, czy jakieś tam toalety, te sprawy. Także jak widzicie, jest nowocześnie, kurteczki, wszystko można sobie zostawić, wygodnie, jest naprawdę przyjemnie. Tylko pogoda dopisuje, to zabawa jest po prostu przednia. Jak zresztą widać.
rewelacje po prostu. Na tor fajna sprawa. No ale jak ty tam ile? 5 kompletów na sezon? Tutaj to będzie więcej, ale właśnie nie wiem co mam robić. Nie no, jak dużo po torach, no to super sprawa. 3400 km. Weź za co? Mam cię. Dokładnie. Mam cię. Popatrzysz na tym zakręcie. Tam odwalałaś numerkę. Nie było płynno. Nagrałem ci kawałek. No właśnie później stwierdziłam, o nie, kamera, nie. Nie no, nie musimy tego opublikować, chociaż akurat mówiłem w czasie jazdy, to dobrze było, żeby to poszło, ale ten. Ale no, tak jak Robertowi i tak dalej, czasem te filmy wrzucaliśmy i się wymienialiśmy, wiesz. Linki sobie puszczaliśmy, żeby sobie obejrzeć, nie? Ale ty dobrze zrobić coś takiego, popatrzeć sobie, bo... Widzisz się z tyłu, jak się układasz, tak? No, wtedy jest o wiele łatwiej poprawić niektóre rzeczy. Teraz na tej sesji już tak zacząłem pewnie czuć w miarę. No, ja też lepiej, pogoda. No, zimie po prostu. Trzeba się rozruszać, trzeba się po prostu rozruszać. Sesje są 15-minutowe. Są 3 grupy, więc jeździmy co jakieś pół godziny. My
myślę, że te sesje 15-minutowe są ok, chociaż w zasadzie na kulikowisku są 20-minutowe, też jest dobrze. Także taka 20-minutowa sesja myślę, że jest bardziej optymalnie. Natomiast, no cóż, tutaj tak jest to zorganizowane, też w sumie jest fajnie, bo no jeśli chcecie poszaleć, to wtedy no oczywiście te 15 minut wam wystarczy, żeby się zmęczyć, zmęczyć nogi i tak dalej. Natomiast jeśli chcecie sobie poćwiczyć coś, to ta przerwa też jest fajna, bo dzięki tej przerwie możecie no nie zdążę kręcić głową, możecie przeanalizować swoje błędy, właśnie porozmawiać, tak jak tutaj Robert rozmawiał właśnie z Mateuszem, tak, z Kate, i po prostu ustalić sobie pewne rzeczy do poprawy. Dzięki temu no po prostu następnym razem powinno być lepiej. No dobra, słuchajcie, chyba starczy z tego toru Łódź, bo film znowu będzie za długi. Jak widzicie, pogoda dopisała, świetny dzień. Oby więcej, wreszcie niech przyjdzie wiosna. Także zapraszamy wiosnę, a my, słuchajcie, wpadamy na tory.